Siema, tak się nazywa muzyczka, a tutaj macie momenty jeszcze, które no piszę, że zaplanowane, ale spokojnie już jest. 15 marca wyszło, więc sobie możecie zobaczyć, a dzisiaj pokażę wam moją topkę najlepszych postaci z anime. Miałem już dwa właśnie odcinki o anime, już wam pokazuję, o jakie mi chodzi. Dokładnie tutaj najlepsze anime wybieram, fajne wiosy zrobiła, także najlepsze damską postać z anime. Postanowiłem, że teraz obojętnie jaką postać męską, damską, każda tu będzie, no. Jaki miszmasz, zobaczmy sobie, co tu się będzie działo. Więc tak, najpierw sobie ściszę trochę tę piosenkę w sumie, bo no, wolę słyszeć, co mówię, żeby nie być debilem. Więc tak, pierwszy strzał to Naruto, bo po prostu znałem, co tam się dzieje. Jeżeli chodzi o drugi strzał, no tak, mam dwie postacie z dość takich dzikich anime. Mamy Azję z DXD High School, czyli trochę porno, a także Dokutoke. I z tych dwóch, kogo bardziej wolę? Nie wiem, wiem, że w tym anime jest każda chyba dziewczyna, co tam jest. Może oprócz tutaj Koneko jest chyba lepsza niż Azja, a tutaj Toka, główna bohaterka. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Day Dead I Life, czy coś takiego, nie wiem, ale wezmę Tokę. Fajne, że tutaj są takie właśnie coś nazywa, animowane rzeczy, nie? I tak, jeżeli nie są żadnej z tych postaci, to po prostu sobie troszeczkę pod wygląd wezmę i jakiś kutas z nosem w bandażu, to jakoś mi się nie podoba. Będę za nim szczery. Tutaj również nie znam, to jest Eren Jaeger chyba. Bynajmniej Eren, jedyny Eren, którego znam. Czyli z Attack on Titan, ale nie znam za bardzo. Okej, to z koszykówką albo siatkówką jeszcze było takie ten anime. Kojarzę i chciałem to w sensie oglądać, ale nie wiem, ten z prawej strony chuja mi mówi też. Okej, Wave wygląda fajnie, Guts też, ale wolę taką kreskę, więc sobie wezmę Vegeta. Jeżeli chodzi o Dragon Balla, no tak szczerze, tak średnio mnie on interesuje. Te w sumie takie wszystkie, takie top 3 najpopularniejsze, tak to nazwę, czyli jakiś One Piece, Naruto i właśnie ten Dragon Ball, to jakoś nie mają klimaty. Wezmę całą postać. Okej, tu Hunter x Hunter, to wezmę Gona. On wygląda jak bardziej Sigmowy gościu. Piccolo. Też jest DXD, co prawda, Dragon Balla. Wezmę go, Piccolo, taki napój w sumie. Okej, Shinobu, czy jak się ją czyta, w sumie nie będę może przekręcał. Shinobu, kurwa, jaka końcówka. Wezmę ją, jest to fajna postać z Demon Slayera, wiadomo, ale wiadomo, nie jest najlepsza. Pewnie w tych dalszych sezonach jest tam lepiej podkręcona. Ja wiem, że oglądałem to anime, jak był tylko jeden sezon, obejrzałem cały, był zajebisty. I tak sobie mówię, dobra, jak wyjdzie kolejny, to wiadomo, będę oglądał, ale no nie. Nie oglądałem. Megumi, ja już myślałem, że to będzie ta kobieta. W sumie nie wiem z czego. Bym sobie przypomniał, jakbym zobaczył. Eksa. Kalawarna? No dobra, niech będzie, nie? Bo nie znowu. Ryuga. Wygląda lepiej. Ban. Do bana jesteś gościu, ale Ganta? Ogólnie lubię takie anime, gdzie jest tak właśnie napierdolony taki tej, wiecie, mocy, kurwa, nie wiem jak to nazwać. Ale z drugiej strony też jest za dużo tego i się, kurwa, pokrywa i aż tak nie ekscytuje to wtedy, nie? Te ataki. Jak się tego w chuj ogląda. Dobra, no tu wezmę go może. Joseph, bratan. No i tak to właśnie będzie sobie lecieć. 512. Tu jakieś na pleto. Jakieś Shippudeny, inne gówno. Deku, My Hero Academia. Fajna postać, tak szczerze. Stella. Nie wiem, co to jest, ale też wygląda jak z Dead or Alive, ta siostra głównego bohatera, ale z drugiej strony nie wiem, jak tamto wygląda, więc wiem, że to nie jest to Asuna. Ej, ja ją znam. Nie mam z zielonego pojęcia skąd. A z drugiej strony Dragon Balla. Nie, dziękuję. Już połowa lobby wychodzi. Dobra, wezmę Furasale.
Mówię, to za roki My Hero Academia kolejna postać, najlepsza postać, by the way, stamtąd. W sensie Doku też był spoko, a tamten mnie po prostu interesował bardziej swoim wyglądem, no. Mikasa, nie wiem czy ją patrzę. Yuto. Kurwa, to też jest DXD, nie? High School. Yuto, nawet nie wiedziałem, że ma tak na imię. Nezuko, dobra, easy. Zajebista postać. Pozdro, ale z drugiej strony jakby nie była demonem. W sensie to jest fajny element fabuły, ale... Kurwa, ona nic nie mówi, ma to gówno w mordzie. Nie wiem nawet jak to nazwać. Majsa, coś tam, nie wiem. Fajna scena, wiadomo. Dla każdego na pewno coś się znajdzie. Dobra, tą postać. Ogólnie miałem inny pomysł w ogóle nagrywać... miałem w głowie waifu nagrywać z gier wideo, lecz ile tam było zdjęć takich mega wyseksualizowanych, że to chuj, że aż postanowiłem, że nie no, wyłączam to. To jest panda z Mortal Kombat, czy co? Charlotte, nie wiem co to jest, Luffy, czy Zagi. Widzę, że to jest coś w tematyce piłki nożnej, ale to nie jest Inazuma Eleven, żadna postać. Bynajmniej z tego legendarnego pierwszego składu, tak na XD, nie? Nie, co to kurwa jest? Czy on tak cieni kutasem ktoś przykrywa? Że takie zdjęcie zrobiła Shikas czy Saber? Ta postać wygląda... Nie, ta postać wygląda taka normicko trochę, nie? Zwykle cieni, co XD, co tańczy teraz głupi taniec, a tu mamy postać, co walczy na śmieci życia, XD. A wezmę ją, nie wiem. Nie wiem, co mnie skłoniło do tego. Megumi wezmę, ale to nie jest to, co mam w głowie. Chyba, że to była ta. To jest kolejny jakiś Demon Slayer. Co jest, kurwa, ile tu jest tych postaci stąd? Albo to nie było... Natsu, Firetail. Let's go. On miał ośmiopak, czy mi się wydawało? Edward, nie wiem, no. Spoko, choć ma kucyk dziwny. Wezmę Edzia. Fajne, lepsze animacje niż tam. Jakoś mi to, kurwa, zafascynowało. Co to, kurwa, jest? Nie wiem, ale wezmę to. Zostaw subskrypcję, ziomek. Kolejny Naruto, choć to nie jest Naruto. Spoko, nie wiem co to są za postacie, skąd oni w ogóle doszli. Naruto to jest takie anime, co musisz obejrzeć 100 odcinków, żeby w ogóle Naruto mógł zawiązać buta. Ja nie lubię tak wolnego rozwoju, nie? Ja lubię kurwa szybko akcję, dużo fabuły w temat. A nie. Rukia. Dobra, cygaro. To nie było cygaro. Cowgirl. Serio? Ej, to nie jest Goblin Slayer? Kurwa, bez kitu. Kurwa dziewczyna. Po tej scenie. Później Sakura. Niech będzie. Kojarzę coś na mordę chociaż. I sobie wezmę, nie wiem, taki bardziej default mesh boy. Dobra, wezmę ją, ale mnie chyba trochę w kurwa tym animatem. Tanjiro, no nie ma trudnego rywala, więc wezmę. Yasuo, nie wiem czy to jest za postać, więc wezmę kurwa sobie kobiecka osoba. Essa, Gojo, nie wiem, wygląda lepiej. Więc coś z My Hero, jakiś taki pojeb, nie wiem. Nie znam. Momo. Nie podoba mi się takie imię. Tak jak kurwa w Mobile Legend, nie wiem czy ktoś gra. To jest wiecie taki lol na telefon, ten taki nieprawdziwy, tylko taki właśnie defaultowy. Co był w sumie pierwszy kurde na telefon, nie żyje coś. No to właśnie to kurwa jest Sakura Airi. Sakura Airi. Dobra, chyba już wiemy co to jest. Nie wiem co to mogą być za sceny w tym. Kaneki jest dopierdolony. Nie wiem, nigdy nie oglądałem Tokio Ghoula, ale ta postać z swoim wizualem, tak jak kuźwa jakiś kurwa, jak on się nazywa. Dobra, znam ją. Jak jakiś kurwa z Mortal Kombat Scorpion, nie? Po prostu wizualem mówi, że ta postać jest zajebista, nie? Dobra, wezmę Rockstera. Że nie było, że ciągle baby biorę. Coś chciałem powiedzieć jeszcze, ale kurwa zapomniałem. Dobra, Dutch kurwa, ten
Z Red Dead to jest pewnie. Riaz Gremory? Pewnie. Pewnie, stary. O kurwa, tam coś się odgrywało. Ciekawe co było dalej. Nie wiem, zobaczmy, może pokażę. Okej, okay, dwa takie bad boye. Można powiedzieć, ale ten jakiś wygląda lepiej, ciekawej, nie wiem. I ten atak spoko. Nie wiem, kliknęło się samo. Seiichi Ryoko. Ej, fajne to było w sumie. Wezmę to, nie wiem. Tu teoretycznie powinniśmy charaktery tego sprawdzać. Ale sobie ten Mai z Pokemonów. Weźcie, kurwa. Pierdolnijcie. Dororo. Ojojoj. Dororo ma ciężkiego rywala. Ej, ale teoretycznie Dororo to jest ta dziewczynka, nie? Samo anime jest dopierdolone, ale ta postać taka... Tutaj wiadomo, był lepszy ziomek na kandydata. Choć dobra, uznajmy, nie no, uznając, że kurwa no. Wziąłbym Dororo niż to, ale Dororo to jest ona, a ona nie jest najlepszym postacią w tej bajce, w sensie no. No ma spoko fabułę, wiadomo, ten, tam tego jest. Ale kurwa, on jest tu głównym ogniwem napędzającym tą bajkę, nazwijmy to. Hunter x Hunter. Nie, ten wygląda kurwa Shaggy. Kudłaty z Atatio. Z tamtego. Kurwa, co się nazywa? Nie wiem. Weźmy Utaha. O pierdole, co? Co ty za scena? Sabo z jakiegoś, nie wiem. Weźmy ją. Może sobie mnie rozśmieszyło mnie na to. Tutaj nie rozumiem, co się dzieje. Upa. No, weźmy go. Wygląda na wychillowanego ziomka. Yamato Light. No to ja Lighta weźmy, ale... Nie wiem, jakoś nie spodoba mi się to anime, tak się... Ten widzę tak Kamicie jest gnębiony, można przez tego zioma. Dobra, Ash jest dzieciństwem. Ile tego oglądałem kiedyś tam, gdzie czeka. Rika, kojarzy kto to jest. Pamiętam jedną scenę stąd. Origami, tak jest! Mimo, że ona była wkurwiająca, ja by the way, to było z Days Alive razem z Toką właśnie. Walczył o, nazwijmy to, faceta. Facet wolał Tokę, Toka nie była z ziemi, więc nie wiedziała za bardzo, co miłość, a Origami tego. Takie dosyć ciekawe to było. Powiedzmy sobie obczaić, jeszcze ta postać fajnie wygląda dosyć. Ta Origami w sensie. What the fuck? Weźmy ją. Ostrzy wieźmi nowy miecz. Ej, zajebiście tam ta scena wygląda. No fajne. Nie wiem, uwodziło mnie to trochę. Ang, nie będzie. To jest jeden z chujowszych postaci, kurwa, tym. Demon Slayer. Weźmy go, po prostu, nie wiem. Lepiej wziąć no name'a niż chuja, choć z drugiej strony no name może być większym chujem. Nie wiem, Chelsea, ale Barcelona lepsza. No, weźmy ją. Chyba nie trzeba mówić czemu. Weźmy ją, chyba też nie trzeba mówić czemu. Weźmy ją, bo to jest jakiś stary Android 18. Mega stary w ogóle kreska. Wygląda naprawdę jak z 1970 roku. Nie, to jest kuźwa kotek jakiś. A tutaj mamy miotacz ognia chyba. Weźmy go wtedy. Wow! Jaka cena! Przejścia. Gelola. Okej, weźmy sobie Rika, nie wiem. Rick and Morty. To anime... Ten odcinek już trwa za dużo. Trochę trzeba chyba przyspieszyć. Demon Slayer. Ace. Niech będzie. Choć Ace'a pewnie nie zajebał nigdy. CS-ku. Ej, wiem co to jest za anime. Ale za chuja go nie oglądałem, nie? Chodzi mi, że wizual postaci jest tak charakterystyczny. Nawet nie wiem jak ona się za bardzo nazywa. Ashido.
Ona była totalnie słaba. Ale dobra, wezmę ją, ale... O! Mamy siostrzyczkę Data Life. Skaczącą mu na... Chyba chuja. Nie wiem, czy tak budzi drugą osobę, ale okej. Tengen. Dobra. Widać, że charakterystyczny posag. To nie jest tego slime coś tam? Nie wiem, to było chujowe. Wezmę nami. Totalnie nie znam obu postaci za bardzo. Pomura, dobra, nie wiem. Widzę, że nie sobie czasu zrobiła. Mai, niech będzie. Lilith. Ej, wiem co to jest, kurwa. Ej, nie pamiętam. Ale oglądałem całe. No bo jego psorka. Basara. Mimo, że to jest fajna scenka, to Basara. On też jest taki scenę z takiego materiału, więc... Dobra, wezmę siatkarza. Keiichi Haddo. Nie, to jest jakiś mózg. Nie lubię mózgów operacji. Mają asy w rękawach. Najczęściej... Nie wiem, jebać się. Lubię takie odcinki. Jedną rękę sobie grasz, drugą opierdasz chipsy. Nie wezmę go, ale on totalnie chujowo wygląda. Rolfa. Kurzaska. Nie, Celtiego weźmy. A nie wiem, co kryje się pod tym hełmem. Puszka Pandory. Dobra, weźmy dziada. Chyba się wkurwił. Na tej scence. Ej, ta postać była fajna. Issei, kurwa, DXZ, wiadomo. Chłop miał jedno marzenie w życiu. I chyba jest pewnie nawet. Musicie obejrzeć sami. DXZ High School, ale to jest 16 plus z mnie. Dobra, weźmy tego zioma. Ej, ten wygląda jak git. No, ja mogę to otworzyć. Dobra, on wygląda lepiej niż ta husopała. Ardu czy Yukino? Nie wiem, niech będzie ona. Okej, siatkarz i to ten chyba najlepszy. Bynajmniej tak wywnioskowałem z TikToka. Dobra, kurwa, dużo mi tego zostało, kurwa. Weźmy go, ale... Ej! Spoilery! Irene Paredes. Okej, biorę tego po prawej, bo ten po lewej. Mamia. Męża głowy. O, ty stary tego. Jak to się nazywa? High School? Nie. Jak to się kurwa? My Hero Academia, no. To do rokiego, o. Czasem trzeba pomyśleć, czy sobie już macie odpowiedzi. Na wszystkie pytania, dobra. Nie, to nie ma sensu, co powiedziałem. Ale weźmy ją. Okej. Fajny chłop, smoka. No biorę prawo, nie? O mnie, ten śmieć! Jak coś w tym boksie była Nezuko. Więc jebać śmiecia. Niech zdechnę. Tak się nie mówi niby, ale dobra, to są postaci z bajek i tam... Ten... Nie mają duszy. Dobra, Zenitsu, mimo że był idiotą simpowym, to weźmy go. Beatrix, nie wiem. Jakaś kurde dziwna ta animacja śmiechu. Boruto? Niech będzie, ale... Mimo postać ogólnie... Nie, że nie lubię, ale... Jest mi obojętna, nie? Minato. Jakiś Naruto, nie? Jeszcze kurwa z dziwną nazwą, chłopa, ale dobra. Weźmy. Alice. Niech będzie, ale nie wiem o co chodzi, kurwa, z tym takim nagłym do góry wstaniem.
Kirito. Nie wiem, coś świta mi to postać, choć dużo ma takich, dużo postaci jest ten. To była najlepsza decyzja DXD, że dodali tę postać, w ogóle zajebiście. Imo. Renria. Ej, kojarzy ją. Ale nie wy kurwa skąd. Pierdolę. To jest pojebane. Frieza, dobra, weźmy sobie Sigma jednego. Hinata niech będzie. Zest, Kagura. Jupiter, Monster Monsume. Ja pierdolę, co to jest za scena. Dobra, weźmy sobie Tonę. Mio. O kurwa. Tamta scena też jest mocna. To jest Testament My Sister, Testament coś tam to się nazywa. Nie pytajcie skąd wiem. To nie jest ten slime Rimuru. Chyba tak. Nie wiem, spoko wygląda, choć to anime jest chujowe. Wracam wygląda jak spoko przeciwnik. Dobra, Paula, ale jedną postać z Pokemonów to albo jakieś ciekawe Pokemon, jak na przykład mój ulubiony Zero Two. Czekaj, Zero Two? Mewtwo, kurwa, Zero Two to jest postać z anime. Mewtwo mi chodziło, no. Albo Ash, nie? No tak to chuj. Dobra, weźmy ją, lecz ona ma jakiś makaron na włosach. Wiadomo, na przykład Cristiano Ronaldo też ma makaron na bani, ale u niego to jakoś lepiej wyglądało. Zenon albo Rudy? Rudy niech będzie. Znaczy nie wiedziałem, że nawet jest taki anime o tej piłce. Wiedziałem tylko o siatkówce, tak szczerze. Niedawno na TikToku jeszcze jakieś kołszy właśnie wiedziałem, ale piłka jeszcze. Dużo krwi, to nie wygląda jak Garen, kurwa, no to nie wejdzie, no. Jakieś w ogóle wróżka tam przy niej była chyba, czy coś, William. William to jest na po lewej z tego, co ja rozumiem. Jeżeli tak, to go wezmę po wyglądzie. Ten co, żabę, kurwa, zgniósł młotem, czy mi się wydawało? Nie wiem, Wendy wygląda spoko. W sumie to jest Jesus, spoko wygląda, ale no Kanao z Demon Slayera, no to jest naprawdę fajna postać. Tak szczerze nie rozumiem dlaczego... Lee jest drugi raz, kurwa. Czemu nie ma nic z Darling in the Franxx? To by spoko kuźwa postacie. No ale dobra, nie? Chyba, że jakaś z nich była, ale ja mówię o czymś... Nie wiem, przegapiłem albo źle widziałem. Dobra, kojarzę tę postać, ale chuje w dupę. Weźmy sobie powyglądać po prostu tamtą. Nie, weźmy sobie tą Nian Nian. Fajna nazwa. Sajka. Liśmi jajka. Nie wiem, tak się zarymowało, nie? Okej, tą postać wie... Ej, to nie była z Kill la Kill? Chyba? Nie wiem. Nie oglądałem wszystkich anime. No, pewno nawet 1% chyba nie obejrzałem. Dobra, Broly. Nie będzie. To jest kurwa z Dororo postać. To mamy ziomka, który przechodzi dalej, Essa. Dobra, SDF, znam postać, ale za chuj... jak to się nazywało, no? Nie mam pojęcia, wiem, że taka gra jest, Megumi, okej, to jest ta Megumi, o którym mówiłem, leś tutaj Bakugo z My Hero Academia, druga albo trzecia z najlepszej postaci z Zero Two, jeszcze taka skacząca, zajebiście, z Stefania. What the fuck? A, spódniczka tak spierdala. Lepsza postać niż Hinata, to jest ta postać z No Game No Life, nie? Kotaro. Kaido, wygląda spoko. Ale wygląda chyba lepiej niż on. W sensie wygląda lepiej, no kurwa. Nikt by chyba takim klosem nie chciał być, ale... Ciekawie wygląda, może tak powiem, nie wiem. Aine. Nie wiem, a to też nie jest jakieś właśnie... Jak nie wiem, Ichigo weźmy, ale to nie jest ta... którą bardziej lubię. Daki, ej, wygląda fajnie. Weźmy ją wtedy. Asta. Nie, na pewno ciekawy wygląd niż tą, więc sobie weźmy jeszcze dwa kolorowe oczy, co mi się zawsze podoba. Taki smaczek. Nie wiem, kto to jest. Levi. Ale, no. Dobra, nieważne. Levi to Levi. Weźmy sobie go. Lecz nie wiem, czy tam Levi czy Eren był lepszy, bardziej uważany za Koksa. Levi to niby ten, co na początku był? Nie, weźmy go chyba. Ognistego. Yor czy Gohan? Niech będzie Gohan, ale to jest chyba ten młody, nie? Czy jak to się tam nazywa? Nie mam zielonego pojęcia.
Ty, to w sumie dosyć ciekawe do siebie pasowało. Te dwa zdjęcia. What the hell? Dobra, kurwa, Irina. Niech to co jest, w sumie by sobie zobaczył. Irina. Olima. Nie wiem. Skąd to w ogóle jest? O, może tak to. Wygląda jak High School Days, eh? Mowa nam o tej Irinie. No właśnie, kurwa. Wszystko jasne. Czemu tam takie cyce były? Brock, dobra. Katara. Legendanka, ja. Niech będzie. Ok, mamy dwie kolejne postacie. Ta wygląda git, ale chyba sobie weźmy tego ziomka. Tak jakoś. Tu chyba też go. Sasuke. Czyli Sasuke. Nie wiem, jak to się nazywa. Jakieś Shippudeny, kurwa. Sharingany. Jepać. Jin nie wygląda na okazale, wiadomo. Titan of... Nie, Attack on Titan, kurwa. Ale no, nie oglądałem tego. W sensie, kurwa, coś mi tam... Ten początek, ale mi jakoś ten początek się nie podpadł do gustu i... Już nie chciało mi się więcej oglądać, to wolałem już sobie szukać czegoś innego po prostu. Hancock. Kurwa. Tam nie ma dyny. Dobra, źle, nie dość, że to przeczytałem też. Dobra, nieważne, weźmy sobie tą umięśnioną dość babkę. Okej, tu wężona. Choć nawet ciężko mi powiedzieć, skąd to był. Itachi czy ta ziomala? Dobra, Itachi nie będzie. Sasuke czy Itachi jest lepszy? Chuj wie, może to nawet ta sama osoba. A nie, to nie było coś tam, brat, coś tam. Nie pamiętam. Nie oglądałem tego. Słyszałem, jak już, że tak gdzieś może mieć miejsce. Soma weźmy. Mikoto. Niech będzie. Nie, te niektóre anime są dziwne. I temu z nami twierdzi, że to jest tylko dla. Wiecie, nie ma żadnego normalnego, bo każdy jest tak seksualizowany. Tylko weźmy go, w ogóle na spoko. Nie wiem. Do flamingo, kurwa. Co za nick. Do flamingo. Czaisz to, jakbyś miał tak na imię. Dobra, weźmy tą, bo wygląda jak jakaś Lara Croft. Ale lubię Lara Croft. Misty z Poxów. Dobra, niech będzie, bo to zdaje taka się sobie. Choć to zdjęcie, ta grafika taka średnia. Jak on takiego lizaka dużego miał? Nie wiem, nagi. Nie widzę, żeby był nagi. A tu mamy kruka, kurwa. On nie był za fajny, tak szczerze. Nawet źle wyglądał. Można byłoby go lepiej zrobić, mi się wydaje. Goku czy Mira? Dobra, niech będzie Goku. Yoko. Jest spoko, dobra, weźmy. Bo ma ładne czerwone oczy. Kakashi czy ta? Dobra, Kakashi niech będzie on był. Gitam chyba. Nie wiem, Erwin. Nie wygląda najokazalej. Widzę, że tutaj dużo postaci jest z kilku anime, po prostu, nie? Wiem, kto to jest, kurwa, ale nie do końca. Uniem z czego? Xenowia weźmy. Ja pierdolę. Toga. Ona jest zajebista, lubię tę postać. Masz, myślałem, że to jest kurwa Origami, nie? A ona była przecież przedtem. Dobra. Choć wydaje mi... Dobra, nieważne. Rina. Kurwa, te zoomy. Ja pierdolę. Akeno. To nie jest DXZ też. W sumie bym sobie zobaczył, ale boję się, że coś mi wyskoczy. Tak, Keno to jest DXD, więc ten, tak jest. Chyba wiemy, o czym mówimy. Dobra, tu jest kurwa baba. Mielnidas. I samo wysnajpił. Uraka, ona miała spoko charakter, ale to postać mi ani nie podoba wizualnie, ani ten. To jest chyba z tego. Ognist coś tam, nie? Ale jakoś inaczej to chyba wyglądało. Weźmy tego typa. Ja pierdolę. Co to kurwa jest? Tak sobie zobaczyłem, że ta poprzednia postać, tak jak mówiłem, co to za kurwa jest. To, że to było z Trinity Seven, a ja to twierdzę, że to jest jedna z pięciu, czy tam sześciu najlepszych anime, które obejrzałem. Ale kurwa, takie sceny nie pamiętam. A to było w siódmym odcinku niby. No, a ja obejrzałem całe, więc... What the kurwa, fuck? Shiro. Weźmy sobie. Rosewiese czy Dobby? Niech będzie ona, ale. Big Mommy, kurwa, no nie. To
To jest jakieś kill la kill czy coś, nie wiem, takie kuźwo dzikie. Choć wiem jak ta główna bohaterka tam kuźwo ten kurwa jak to się mówi. Wygląda, o. Dobra, teraz jak patrzę, że to jest z tego anime, co mówiłem. Coś tam, moja siostra, testament, burs, coś tam kurwa. Weźmy Smoochera. Weźmy Mio, nie wiem. Tak mi serce powiedziało chyba. Okej, okay, weźmy sobie postać z Demon Slayera. Ogólnie to bohaterzy tam są spoko, nie? Akame ga Kill? Czy Stella? Nie wiem, weźmy sobie Stellę. Dobra, weźmy sobie to. Jak patrzę, że... Kurwa, same laski przychodzą praktycznie. Okej, okay, mamy ziomeczka z DxD High School albo Natsu, moim zdaniem Natsu i Mobeter. Choć nie wiem, czy on jest bez kidu z Fairytale'a, bo kurwa, te postacie są takie, kurwa... Wiem, że są takie dwie postacie właśnie męskie, różowłose, co są mega do siebie podobne i ma... No nie wiem, kurwa. Jaki jest, jaki... Dobra, tutaj właśnie sobie Chelsea, ale jak już mówiłem, Barcelona wolę. Utahe czy Koneko? No nie, no Koneko jakoś tak średnio. Kurwa. Weźmy sobie chyba tego ziomka, choć... Nie do końca, czy to jest ta postać, co mam w głowie, nie? Więc weźmy sobie wizualne tego zioma. Weźmy koszykarza. Why not? Giyu. On był, pamiętam, na początku anime właśnie teraz jest chyba ta scena, jak on walczył z... Nie wiem, kurwa. No, z głównym bohaterem Demon Slayera. Ale nie jestem do końca pewien, czy to było to, nie? W sensie, czy to była ta scena, ale na pewno wiem, że to była ta postać i... On był imo spoko jeszcze, nie był tak zły, nie? Te demony tam inne są, kurwa, zjebane. Nie wiem, co to było, prawie nawet nie wiem, jak to przeszło dalej, nie? Jeszcze mówię go Zeryf, Ref, wygląda ciekawiej. Dobra, właśnie tą postać na środku, ale... Jak na razie, kurwa, jakaś straka się dzieje. Rudy. Jakieś postacie takie z dupy nagle teraz są. Asuna, nie wiem, może być. Kagura. Nie za ta góra, wtedy stary. Ej, ja nie wiem, co to są teraz za postacie. Kurwa, chuja znam. Dobra, weźmy sobie kanał. No, Demon Slayer, kurwa, nieźle leci. Kolejna postać z Demon Slayera. Kurwa, pierdolnik jebany. Najmocniejszy demon. Tak zwany. Weźmy go wtedy, kurwa, bo chociaż wiem, kto to jest. Yoko, czy... Nie wiem, Rudy kolejny, ale w piłce nożnej nagle, nie? Kurwa, samych Rudych dają do mnie, no to te... Irena, weźmy sobie. Coś nagrywa? Nagrywa, dobra, zajebiście. No weźmy tą Chikę, co sobie tańczy, ale... No niezbyt. Ta postać wygląda ciekawej. Mio jest fajną postacią. Fajną animację nawet. Mei. DxD, DxD, dobra. Nie weźmy. Seko, kurwa. Coś mi świta to, ale... Tutaj też jakaś spoko postać. Nie no, że to... Weźmy sobie ją. Kalawarna, nie wiem co to jest. Pewnie też DxD High School, ale ona właśnie wygląda jak ta... Ta druga główna bohaterka właśnie z tego, nie wiem. O, Akeno, o wilku mowa. Coś podobnie tam to wygląda, nie wiem. Tak mi się wydaje. Dobra, makarnia aż na bani, ale... Obrzydliwie to wygląda. To Shiro, może być... Dobra, Goja, nie wiem, spoko. Akaza. No wygląda lepiej Imo. Rezora wygląda również dobrze. Ja nie wiem, co to jest za maska, bandaż, kurwa, czy to jest jego ryj. Nie zastanawiam. Nie, będzie Rem. Zero Two czy Tachi, nie no, Zero Two, ale tu nie miał w ogóle... Kurwa, jedną postać jebnęli, kurwa, z Darlinga, ja pierdolę. Nawet Ichigo nie ma. Ta postać wygląda fajnie, no zajebista ta animacja, ale nie wiem, co to do końca jest, tak szczerze. Weźmy sobie Tokyo z Data Life. Nie, weźmy sobie siatkarza kolejnego. Nice. Yui. Makaron. Spaghetti teraz na bani. Okej, okay, znowu kolejna ciekawa postać. Nie, jakimiś dinozaurami wolno walczyć. Ja pierdolę, co to za postać? Hado. Się nazywa. Dobra, weźmy sobie tego Vegetę. Erwin. Rias Gremory i moja lepsza. Zajebiście. To jest kurwa logika. Wybierz najlepszego bohatera, no ale swojego najlepszego bohatera. Dwóch walczyło z My Darling i The Franks, ale nie, bo, nie trzeba było jakoś dużo czekać. Kolejny My Darling i The Franks, co ja kurwa powiedziałem? My Hero Academia.
kolejne starcie między dwoma z tego anime, ale teraz tutaj wiadomo, tamten ziomek przychodzi. A to do jakiś przez kurwa, bo już się zgubiłem. Nie, to Homura wygląda ciekawiej. Nie chodzi mi tu o kurwa nagość czy coś, po prostu ta scena wyglądała jakby anime, które jakkolwiek bym może kiedyś zobaczył. Sanji, kolejna anime, co wygląda jakbym mógł obejrzeć, nie? Po prostu ciekawe wygląda. Dobra, weźmy krowę, dziewczynę. Choć to jest trochę obraza. Weźmy tego ziomka. Mam wykres spoko, choć taki kuźwa agresywny. W dużej mierze. Luffy czy ta pizda? Nie wiem, Luffy. Rengoku, nie wiem, ta postać wygląda fajnie. Mitsuki. Gonisuki tam bosaka. Diana. Nie, to jest tak kupia scena. To Tanjiro, wiadomo. Tanjiro kuźwa mocny zawodnik, kuźwa w tej topce. To na pewno, no kurwa, chłop oddał serce dla walk. Nie, kolejny Demon Slayer. Te postaci wyglądają świetnie akurat, nie? Jebać Naruto. Sasha. Grey, kurwa. Dobra, Gon. Frieza, dobra, niech będzie Dragon Ballik znowu. Przechodzi dalej. Lesotę. No ja chociaż wiem, co to jest za anime, nie? Ale kurwa, czekaj, bo ja się zgubiłem w chuj, nie? Postać ta to nie jest, kurwa... Nie wiem, Trinity 7, what the fuck, kurwa? Trinity... 7... Lesotę. A co to kurwa chodzi? Przecież taka postać nie istniała w tym. Kurwa. Pokaż. Trinity 7. No to jest to, co mówię. Kurwa, Lesotę to jest ta postać? Ta postać, kurwa, ej, taka postać była. Główny bohater, nauczycielka. Ta i ta pizda, co się spierdalała z drugiej. Chuj wie gdzie. Siostra. To jest ta ninja. To jest chuj wie. Nie wiem, co za postacie, tak że. A to był w siódmym sezonie, to pisze. No kurwa, mać. O co tu chodzi, do chuja? Nie rozumiem, nie. Dobra, Maki. Maki z makiem. Nie wiem, co pierdolę. Dobra. Nie wiem, jak będzie Yukino. Jak tak będzie. Elizabeth. Kojarzę tą postać, ale zachowuję nie wiem skąd. Kaneki to jest kurwa, też jeden z ciekawszych go-to. Dobra, 3 Opportunity 7, nauczycielka. Nezuko. Jak najbardziej. Demon Slayer przejął kontrolę, kurwa, tutaj. Nie podoba mi się to. Nie lubię, jak z jednego anime tak dużo postaci przychodzi, ale kurwa. Nikogo nie bossowali, no Seraph, nikogo ten. Edward, fajna animacja. Izuki, nie wiem, jak będzie. Nawet tam nie było końcówki Ki, nie wiem, jak to przeczytam, nie? Dobra, weźmy za panią zaczerwienioną. Wave czy William? No, William wygląda fajniej. Jeżeli chyba chodzi o postać, ale z drugiej strony nie widzimy jego twarzy, nie wiem. Ta animacja wygląda lepiej niż ta, co ta pizda. Quarta. Nie będzie Quarta, Shiro. To jest ta siostra tego bohatera głównego, Gohan. Nie wiem, czemu on tutaj jest w ogóle tak daleko. My Hero Academia niech będzie. Kuroko. Nie wiem, ziomek. Nawet nie wiem, czy to jest, się czyta Soma. Issei. Origami. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Dobra, weźmy tą postać, ale co to kurwa są za zdjęcia? Nie zastanawiam, czemu babki w sumie tak sobie robią, nie? XD. Choć z drugiej strony boję też sobie kurwa jakieś chuje wystawiają swoje, nie? Nie wiem, to jest pojebane dla mnie, ale dobra. Sakura czy Albedo? Jak będzie Sakura. Dobra, Kotori, oko. Znaczy to musiał tak bol... Ja pierdolę, nie, aż sobie nie wyobrażam. Co za... Za łabędź strzał Świnobołu. Znowu kto? Ow. SDF. Zajebista nazwa. Easy śmierć. Felix. Ej, Felix mi się kojarzy kurwa męsko, a ta postać wyglądała jak babka bardziej. Nie wiem, co tam się odpierdala. Tak szczerze. No dobra. Zenitsu. Chciałem z prawej strony klikać, ale... No, Zenitsu to akurat kliknę.
Lee czy Sai. Nie, to jest fajna postać, kurwa, ciekawe to wygląda. Lee, tak jak mówię, to nie moja bajka. Dobra, Rika. Nie wiem. Attack on Titan też nie moja bajka. To wygląda zajebiście, fajna animacja. Muszę wam powiedzieć. Jalal. Nie wezmę tą postać. Już taki kurwa jaskiniowy jest trochę. Starego wezmę, ale to postać jest dla mnie nieistotna w ogóle w tym anime. Więc się spoko, że był przez to, że tam wypowiedział to i to, nie? Pokazał trochę fabuły tego chłopaka. Todorokiego, którego w sumie dalej nie ma chyba. Czy ja go kurwa w sumie kliknąłem, nie wiem. Nie jestem do końca pewien. Ten co na laki kliknął, Garena pokona popno. No, i mamy sobie piękną akcję. Sora czy Daki? Nie, no ta Daki wygląda fajnie. Basara. Ja bez kiną się tak nazywam. Goku? Goku. Basara. Dobra, mam kolejną akcję, więc wezmę Natsu, ale nie wiem czy on był z Fate. Uznajmy, że to jest postać z Fate, dobra? Chyba, że to nie jest postać, kurwa, teraz to się zesram. Lilith czy Kaneki? To już jest ciekawa misja, ale chyba wziąłbym sobie Kanekiego. Mimo, że tamta spoko postać, ale jakoś o mnie kurde swoją. Kurwa, to jest dobrze napisana postać, nie? Wizualnie i w ogóle, kurwa, podoba mi się to. Weźmy tą postać. Bo kojarzę skąd to może być. Quarta. Niech będzie Quarta. Niech będzie Quarta. Ten jest. Ziomaczek. Weź to po lewej, nie wiem czy to nie była ta. Straż pożarna. Nie wiem. Strażaczka? O, tak to powinno być. Choć nie wiem, czy to się tak właśnie odmienia, nie? Raz Grimory. Deku. Jaki masz dek, stary? Ten Zora wygląda ciekawszą postać. Todoroki czy SDF? Todoroki niech będzie. Toka, choć ta Hado, kurwa. Wygląda spoko, ale Toka była spoko to również. Frieza czy Eni? Ain. Goku czy Sai? Dobra, wezmę tego Goku. Patrzę teraz ten. Na to co bardziej wolę, Luffy. Ogólnie jak się na samą postać Luffy. Nie mam nic do niego akurat, nie wiadomo. No ale kurwa, One Piece też, 1000 odcinków, no nie chcę mi się tego oglądać, nie mam. Chyba tyle czasu, nie wiem. Albo mam za dużo. Ale nie wykorzystuję na oglądanie anime XD. Dobra, Elizabeth. Choć nie wiem, ta scena wygląda jakby bardziej śmierci. Dobra, wezmę tą postać, wygląda ładniej. Eren czy Crow? Dobra, Eren, ale kurwa, on tak nie wygląda chyba. Nie wiem, stary. Jalal. Ash. No, dzieciństwo było budowane na Ashce. Nie wiem co to kurwa za postać, ale ta scena jest pojebana. Stefania wezmę, nie wiem. Dobra, Gon wezmę. Choć wolę tego białowłosego ziomka. Z tego. Jak to się... Hunter x Hunter, no. Dobra, Zero Two, ale Ichigo i Mobetter z tego anime. Zenitsu. Rem. Dobra, jakoś to się już tutaj podkręca w postaciach, które lubię. To mi się podoba. Mam większy wybór. Wezmę pana śmigacza. Ksenowia. Bo już ta kwarta kurwa wygląda tak samo, ja nie rozumiem o co tu chodzi. On, ale on był agresywnym ziomkiem, nawet do teammateów, kurwa. Choć śmieszny był, jak tego blondasa klepał czasem. Meliodas, no nie ma szans. Żebym go kurwa tutaj kliknął. Weźmy tą postać, choć nie wiem, co to jest za postać do końca. Kotori. Toga. Chelsea. Okej. Dobra, niech będzie ona. Cheerleaderka. Pomura. Ta z kałachem, kurwa, to jest tak śmieszne, choć nie wiem, czy to jest prawdziwe. Weźmy starego. Nie wiem, co to jest ta po prawej stronie. Kanao. Origami czy Bakugo? Jakby był Todoroki, to by miał dylemat, a tak to chyba Origami sobie wezmę. By ją. Spoko postać. Irina niech będzie. Nezuko. No, już tu się kurwa coś łączy w całość, to zebranie.
Wiadomo, tam kurwa. Nie każdego najlepszego trzeba wybrać od razu. Te sceny dwie z lewej strony były pojebane. Ta postać wygląda fajnie, nie? Shizu. Ej, kojarzę chyba, co to może być za anime. Shizu anime. To jest a dobra, to jest kurwa starego gówno. Kurwa ze slime'a jebanego. A ta postać taki ma potencjał, nie? Na bycie fajną postacią. Wyglądała ładnie i dobrze napisana, na pewno by fajnie było, ale kurwa, nie w tym anime, nie? To jest gówno. Tak, i mówi to gość, który właśnie Isaya bierze nad Gonem. Przykładowo. Life is brutal. Dobra. Wezmę ją. Choć dalej nie wiem za chuja co to jest. Nie chcę się nad sprawdzać. Nie interesuje mnie to teraz za bardzo, ale... Zenitsu czy Shishino? Kurwa, nie wiem jak się czyta tą pizdę. Weźmy za Zenitsu. Jak coś wybrałem go nie dlatego, że nie wiem jak tam to przeczyta, po prostu uważam, że on jest bardziej charakterystyczny. Dobra, Kaneki. Xenovia. Dobra, tak ona wygląda. Basara czy Deku? Nie no, Deku, kurwa, mimo że... Kurwa... No, nie wiem o czym mówić nawet. Natsu czy Todoroki? Ja pierdolę, nie? Dobra, teraz trzeba, kurwa, tak, nie? Natsu... Anime, kurwa, ją wykopię, że skupię. To jest postać z Fairytale, dobra. Okej, okay, mamy pewność, że to jest chociaż ta postać. Pierdolę. Jakbym miał robić ranking mężczyzn z anime, to by była jedna z czołowych topek. Plus jeszcze ziomek z Tokyo Ghoula. Kaneki. Ale chyba dałbym tą dwójkę przez to, że chociaż ich oglądam, nie? Wyżej niż Kanekiego. Czy kogoś dałbym z mężczyzn wyżej niż ich dwóch? Teraz ciężko mi to powiedzieć, kurwa, nie? Zobaczę, co jeszcze mi zostało w sumie. Jakiś Issei na pewno. I to był w sumie spoko pozwolić, choć taka pizda z niego była czasem, że to jest chuj. Nie wiem, z kogo stąd wybrać, tak szczerze. Nie wiem, chyba wezmę Natsu, ale... No, tamta dwójka moim zdaniem rozwala tych, więc ten... A, jeszcze... propos mężczyzn z anime, no to jeszcze wiadomo... Quarta wygląda jak tamta postać. Xenovia. Mi ona jakieś kurwa za często jest za dużo, tak wysoko, nie? No to jeszcze byłby kurwa, na pewno nikt z nich. Mimo tam to dalej bez, część jest lepsza, Ryja z Gremorek. Najlepsza waifu to była, przypominam. Wygrała najlepszą waifu. Kto byłby jeszcze, gdzie on jest kurwa, no? No to postać kurwa z... Demon Slayera, no kuźwa, czas mi gubię, jak się nazywa? Brat Nezuko, no. Tanjiro, kurwa, o, Tanjiro też jest dopierdolony, nie? Więc no, tamta dwójka, jedna z czołówek mężczyzn, mimo lepszy niż ten gościu, mimo że to jest jedno z najlepszych anime, a na przykład My Darling, kurwa, My Darling, ja. A na przykład Fairytale albo My Hero Academia nawet nie dałem do top 5, nie? A Dororo było czwarte. Więc tamto postać de facto też. Ale no ten. Ale no ten, nie? No nie wyszło, nie? Dobra. To coś się dziwne rzeczy dzieją, bo z samej postaci jest porno osób przechodzą dalej. Zenitsu czy Xenovia? No Xenovia, dobra, nie? Kaneki, kurwa. Natsu, no Natsu, kurwa, daleko teraz zajdzie, nie? Tą postać wybieram, nawet nie wiem, kurwa, kto to jest do końca, nie? Origami. Pierwsza kobieca postać, którą wybrałem, co nie jest żadnego pornola. Więc, kurwa, nieźle. Tego ziomka nawet nie znam, a wybieram go poprzez wygląd, nie? To jest pojebane. Tanjiro czy Nezuko? O kurwa, to jest mocne, ale... De facto, jeżeli miałbym powiedzieć,
tak być simpowania. Ciekawszym bohaterem był Tanjiro, mimo że wiadomo, Nezuko była tą postać, która była taką ofiarą, można nazwać. On musiał za nią walczyć, tak. No nie zawsze, ale wiecie, on tam ratował w tych stresowych sytuacjach, uznajmy. To kurwa, Tanjiro chyba jest lepszą postacią. Jeżeli chodzi o fabułę, nie? Dobra, kolejna znowu postać, która nie jest pornola, to mi się podoba. Ta postać, nie wiem kto to jest, a ją wybieram poprzez wygląd, ale... I przez to, jak ta otoczka samego anime tam wygląda, że... Zaraz będzie napierdolanka, więc jest spoko. Kaneki czy Ria z Gremory? Jak kurwa kolejny raz Riaz wygra w charakterach, to będzie pojebane. A kto z nią kurwa może walczyć? Teoretycznie Natsu z Fairytail. Ale czy Kaneki by... Kurwa, nie oglądałem tego anime, to jest kurwa mój bullshit. Wezmę Riaz. Mio czy Homura? Dobra, Mio niech będzie. Tanjiro. Lubię tę postać, kurwa. Toga chyba by przeszła. Natsu. To jest akurat łatwo, ale... Xenovia czy Origami? Tak szczerze mówiąc... Xenovia może jest spoko postacią, nazwijmy simpowsko. Ale Origami jest lepszym postacią. Dała więcej charakterów w świat. Akeno? Ona kurwa nie była główną bohaterką teoretycznie, a Issei był, lecz dobra, Akeno. Kurwa, mogę kliknąć. Origami czy Natsu? Ja pierdolę, nie? No znowu dwie postacie, które by mogły wygrać finał, kurwa, można tak orzec. Walczyły z Riaz teoretycznie w finałach, czy coś takiego, nie? No tu chuj, kurwa. No tu chuj, znowu kurwa jest walka. Natsu czy Origami? Kurwa, Tanjiro może też to wygrać teoretycznie. Z mężczyzn. Walczyć. Tanjiro z Togą musi wygrać. Dobra, tu nie ma chuja, nie będę na to patrzył. Deku, mimo że jest spoko bohaterem. Kurwa, no... Todoroki byłby lepszy imo, kurwa, niż Deku. Choć on też tam pokazywał siłę i to jest też fajne właśnie w tym, że on te palce sobie musiał łamać, żeby walczyć i musiał wiedzieć w jakim momencie przestać, nie? To było spoko. Akeno czy Mio? Mio chyba. Tanjiro, kurwa, jebać pornole i Tanjiro wygrywa. Dobrze. Riaz Gremory drugi raz będzie w finale. Tylko poprzedni finał przegrała. Dobra, teraz wygram. Ja pierdolę, nie? Eren. Luffy. Zobaczmy, co tutaj ludzie wybierali. Czy ktoś z moich w ogóle tutaj będzie? Kaneki. Ale nie jest on jakoś wysoko, mega. Light Minato. Tanjiro jest wyżej niż Riaz Gremory, to mnie cieszy. Cieszy mnie wtedy... A Keno wyżej jest niż Riaz? No jest wyżej, ale to raczej przez ten okładkę, bo ma bardziej socistowską, ale dobra. To by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak, zostaw lajka, suba, dzwona, elo.